Kilkanaście osób pikietowało dziś przed siedzibą Suwalskiego Ośrodka Kultury. Mieli transparenty, ulotki i białe tulipany. Pikieta miała związek z zapowiedzianym na wieczór koncertem chóru Armii Aleksandrowa Pustowalowa. 60-osobowy zespół śpiewał w strojach stylizowanych na mundury Armii Czerwonej. Zdaniem uczestników pikiety w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie śpiewacy powinni zrezygnować z takich strojów. Pikietujący w swoich ulotkach zachęcali śpiewaków, aby ci zostawili mundury w szatniach, a widownie do wpłat na rzecz Ukraińców rannych podczas demokratycznych manifestacji. Jestem w grupie Rozbrojenie. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ przeciwstawiamy się takim występom jak dzisiejszy. W związku z sytuacją na Ukrainie myślę, że występy w mundurach wojskowych i śpiewanie pieśni wojskowych rosyjskich jest po prostu nie na miejscu w takiej sytuacji. No i w związku z tym dzisiaj tutaj się zebraliśmy. Wręczamy białe kwiaty osobom wchodzącym na koncert z prośbą, jeśli będą oczywiście miały ochotę, aby wręczyły chórowi i przekazały, że jesteśmy pokojowo nastawieni. Generalnie śpiewanie pieśni rosyjskich oraz występowanie w mundurach wojskowych po prostu w tej sytuacji, jaka jest obecnie na Ukrainie. Myślimy, że po prostu to nie jest odpowiedni czas na takie występy. Co na to widownia? Chór nie ma nic wspólnego z wojną, a mundur to tylko strój, mówiły przybyłe osoby. Młodzi niech protestują. Bardzo dobrze, że protestujecie, ale przeciwko chórowi nie. Przeciwko wojnie oczywiście, jak najbardziej. Przeciwko agresji Rosji na Krym jak najbardziej. Ale chór, co ma do tego rzeczy? To jest, no, ale mundur to też nie jest już... Mundur to nie jest mundur oryginalny, rosyjski. To moim zdaniem to jest nieszkodliwe. To, że jesteśmy tutaj, to nie znaczy, że popieramy Rosję. Tylko po prostu koncert jest koncertem, no i każdy ma prawo jakiegoś wyboru. Lubimy dobrą muzykę, no myślę, że to jest... Czekaliśmy dłuższy czas na ten moment, kiedy będziemy mogli tutaj właśnie oglądać ten występ. Mówię, nie jest to wynikiem, że popieram to, co się dzieje w tej chwili i tak jak Rosja postępuje. To niczemu nie uwłacza, że obejrzę koncert, naprawdę. A protest, no każdy ma prawo. Organizatorem koncertu była zewnętrzna firma. Z jej przedstawicielem nie udało nam się dziś spotkać. Głos zabrała natomiast Bożena Kamińska, dyrektor SOK-u. Jej zdaniem protest wynika z tego, że chór Aleksandra Pustowalowa kojarzony jest z rosyjskim chórem Aleksandrowa. Kamińska zaznacza, że w chórze Pustowalowa śpiewają artyści ukraińscy i nie mają żadnego związku z chórem Aleksandrowa. W ocenie dyrektor dobrze byłoby, aby nie mieszano kultury i polityki. Są to artyści ukraińscy, a nawet jeżeli by nie byli, to warto by było, żeby kultury nie mieszać z polityką. Chór Armii Aleksandra Pustowalowa powstał po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Podczas koncertu 60 mężczyzn wykonuje dynamiczne marszowe pieśni wojskowe, rzewne pieśni oraz ballady ludowe.